Urodziłem się po to, żeby coś zrobić dla polskiego boksu, żeby zostać pierwszym polskim mistrzem świata, który będzie długo panował w tej wadze. I tak żyję tym. Na moim przykładzie mogą zobaczyć, mogą się przekonać, że człowiek tak naprawdę z ulicy wziął, dał radę, wyszedł z więzienia i robi swoje. Dążę do tego, budzę się rano, staję przed lustrem, patrzę się, ty będziesz mistrzem świata. Do boksu trafiłem zupełnie przez przypadek. Był chłopak, który miałem z nim parę rzeczy do wyjaśnienia, a propos boksował w Koszulce Krakowi, grali tam trening. Wleciałem tam na niego, zacząłem go tam okładać pięściami. Trener przerwał, nie wiedziałem wtedy, że to trener starszy, bo mówię, daj mi spokój dziadku, coś tam mówię do niego. Mówi, chodźcie na salę, w ten sam dzień, w ogóle minuta po tym zdarzeniu, ubrał nam kaski, rękawice. Mówi, macie, masz do mnie, mówi, chcesz się wykazać, to spróbuj, jak to jest tu, a chłopak już trenował pół roku. Od razu go zasypałem lawiną ciosów i wygrałem. I pamiętam, podniósł mi wtedy rękę, wszyscy byli zdziwieni. Bo rzuciłem się na niego, nie, tam wszyscy zdziwieni, co to, ten mówi, czemu nie trenujesz, żebym przyszedł na trening? Ja mówię, że rodzice nie pozwalają, bo zawsze byłem taki łobuziak w szkole. Powiedział trener mamie tak w zaufaniu, że jak chłopak będzie trenował, weźmie się do roboty, to w rok czasu zdobędzie mistrza Polski, bo widzi we mnie taki potencjał. Po pół roku czasu zdobyłem mistrza Polski, mama już wtedy, wszyscy kibice moi za mną strasznie, a do roku czasu zdobyłem wicemistrza Europy i tak moja kariera się tak potoczyła, że co roku zdobywałem mistrza Polski, mistrza Unii Europejskiej zdobyłem w juniorach, seniorach i później podpisałem kontrakt zawodowy i przeszedłem na zawodowstwo i tak zaczyna się moja profesjonalna historia. Ja cały czas chcę boksować, ja chcę boksować z najlepszymi i wiem, że do tego dojdzie. Jeszcze dajcie mi dwie walki, żebym ja trenerowi mógł pokazać na sparingach, że wytrzymuję dzisiaj. Bo głównie o to chodzi, nie chodzi o to, bo trener mi mówi, już mógłbym ci dać tego. Bo ja chcę, trener mówi, ale Artur, ja nie wiem, jak ty się zachowasz na 10 rundach. No mówię, no wiem trenerze, a to jest, mówię, autorytet, więc ja go słucham bezgranicznie. Ja, wydaje mi się, że z Tomkiem mógłbym śmiało powalczyć już teraz i to nie jest, że ktoś tak gada, że mnie nie obchodzi, co ludzie mówią. Oni sobie mogą mówić, co chcą. Ja wierzę w siebie, trener w mnie i wydaje mi się, że taka walka by Tomkowi no, naprawdę popsuła troszeczkę rekord. To jest moje zdanie i tego nie zmienię. To jest waga ciężka. Czy on mnie ugryzie głowę, to zobaczymy 2 czerwca. Jestem przekonany o swoim zwycięstwie. I tak jak mówię, widzę, że trochę wyszczuplał, prawda? Więc może jest w formie, na to liczę. Że da mi poboksować, pokazać się kibicom z najlepszej strony. Ale jak tylko zobaczę lukę, co widzę przy każdym lewym prostym, opuszcza prawą rękę i to nawet poniżej klatki piersiowej, wejdę, przyblokuję lewy prosty, walnę swój lewy siebie. Myślę, że nie liczę na to, że jeden cios i po walce, tylko będę robił swoje lotnie na nogach, z każdej płaszczyzny ciosy. I to jest moja recepta na tą walkę najbliższą. Mi się wydaje, że to jest moja, tylko i wyłącznie moja psychika i moja chęć zwycięstwa, którą mam w sobie, którą posiadam i której mam nadzieję nigdy nie stracę. Coś do udowodnienia sobie, kibicom i ojczyźnie. W ogóle nie myślę o walce przegranej. Wydaje mi się, że moja kariera jest tak prowadzona, moja osoba jest tak postawiona w takiej sytuacji, że na razie cały czas spokojnie, stopniowo będę boksował i liczę na wygraną. To jest free box, no jeden cios. No. Tego się nie da opisać. Powiem wam szczerze, ja jestem zawodnikiem, który za nic w świecie nie oddałby tych emocji, za nic innego. Wchodzę do ringu, jest taka euforia, wyjście z szatni do ringu, że tego się nie da opisać. Wchodzi człowiek jak tak naładowany, widzi ten cały tłum, wszyscy szpila na przykład. Szpila, człowiek się ładuje, czuje, że jest taki mocny, że wszystkich zniszczy. No i to jest takie
I ja pewnie cię. Ja właśnie kocham to w tym sporcie, że zawodnik wygrywa całą rundę, robi z zawodnikiem co tutaj nagle jeden błąd i leży. To jest niemożliwe, prawda? Ile było takich przypadków, że mistrzowie przegrywali i to z zawodnikami, którzy w ogóle nie byli brani pod uwagę, że ich mogą pokonać. Moje zachowanie teraz jest bardzo wielką odpowiedzialnością, bo co zrobię, to niektórzy mogą wziąć tego przykład i chciałbym być dobrym przykładem właśnie dla tych młodych chłopaków, którzy mają talent, tylko nie wiedzą jak go wykorzystać albo źle zaczęli. Pewnie zostałbym z chłopakami. Pewnie może bym siedział, nie wiem, pewnie tak by było. Szczerze to nie chcę o tym rozmawiać, bo jestem tu, gdzie jestem i dążę teraz do takiej doskonałości, żeby być na samym szczycie. Mój cel sportowy to jest Mistrzostwo Świata i bronienie go bardzo długo. Mówię, to jest moja taka ambicja, żeby to dla Polski zdobyć, żeby mieć... Wszyscy mówią, ty nie mieliśmy mistrza świata, był to Artur Szpilka, a moje dzieci. Mój tata był mistrzem świata, to jest moje marzenie.